Kalend. Ready to people, a new day has just begun. And I wear my colors on my back. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. Colors. Trwa rozgrzewka, niedługo wszystko się zacznie. Zapraszamy na relacje ze stadionu Wołgograd Arena. Halo, halo, witamy Państwa niezwykle serdecznie na trzecim, ostatnim już meczu w tej grupie. W mikrofonach Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. To czas ostatecznych rozstrzygnięć, choć część ekip w grupach gra już tylko o honor. Tak czy owak, może być ciekawie. Obejrzymy dzisiaj Japończyków grających przeciwko reprezentacji Polski. Wołgograd Arena to stadion domowy Rotoru Wołgograd, który pomimo sukcesu w lidze poważnie podupadł ze względu na długi i dopiero niedawno zaczął z powrotem piąć się w górę. Mogący pomieścić nieco ponad 45 tysięcy widzów futurystyczny obiekt stanął na miejscu stadionu pamiętającego jeszcze lata 50. XX wieku. Patrząc na skład, myślę, że będą chcieli tutaj narzucić wysokie tempo i nie pozwolą rywalom na swobodne rozgrywanie piłki. Na pewno spróbują. Pamiętajmy jednak, że takie agresywne krycie nie gwarantuje zwycięstwa. Spod pressingu da się wyjść, a wtedy zaczynają się problemy. No i zostaje jeszcze kwestia przygotowania kondycyjnego, bo takie tempo jest trudne do utrzymania. Na pewno spodziewam się krótkich przestojów w grze. No i spójrzmy na skład Polaków. Zagrają dzisiaj w tradycyjnym ustawieniu 4-4-2. I to jest podstawowy wariant takiego ustawienia. Cztery obrońcy zapewniają dobrą ochronę bramki, a druga linia może generować przewagę i w obronie, a przede wszystkim w ataku. Wszyscy na stadionie i przed telewizorami skupieni, bo właśnie rozpoczął się trzeci mecz fazy grupowej finałów Mistrzostw Świata. Kolejny dzień wielkich piłkarskich emocji. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Nieustannie nękali przeciwnika, aż zmusili go do błędu. Widać, opłaciło się. Grosicki, podanie do Milita. Buto. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Pazdan. Grzegorz Krychowiak. Goście będą dziś walczyć o awans do kolejnej rundy rozgrywek. Jeszcze tylko jeden punkt i będą mogli cieszyć się z awansu do następnej rundy. Biorąc pod uwagę ich formę w ostatnich meczach, myślę, że spokojnie stać ich dziś na wywalczenie, dziś przynajmniej remisu. Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik. No piłkę odebrał i stracił.
Trzecia kolejka meczów grupowych często przynosi zaskakujące rozstrzygnięcia. Drużyny pewne awansu oszczędzają zawodników, a zespoły bez szans na awans zaczynają grać odważnie i z polotem, Jacek. No na myśl od razu przychodzi występ Polaków na mistrzostwach w 2002 roku. Słabo grający biało-czerwoni nagle się przebudzili i w dobrym stylu pokonali Amerykanów. Shinji Kagawa. Hasebe. Jest reakcja sędziego, poczekajmy, co wskaże. Spróbował wybić, ale to nie koniec. Jest szansa. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Michał Pazdan. Jędrzejczyk. Łukasz Piszczek. Hasebe. Popatrzmy, atakuje reprezentacja Japonii. Muto. Oszukał obroń. Uderzenie w stronę bramki. Ale szpech, piłka niemal musnęła teraz słupek. Pazdan. Piszczek. Milik. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Muto. Szansa na oddanie strzału. Aj, szkoda tej akcji. To mogło otworzyć nam wynik tego spotkania. Bardzo dobra okazja. Niestety zabrakło zimnej krwi przy wykończeniu. Musi uważać, rywal blisko. Jakub Błaszczykowski. Piotr Zieliński. Robert Lewandowski. Polacy atakują. Strata, co zrobi przeciwnik? Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Piotr Zieliński. Atak Polski. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Okazja Lewandowskiego. Nie ma gola, poprzeczka, piłka nadal w grze. I głową skierował piłkę do partnera. Atak biało-czerwonych. Nieudana akcja. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No, już blisko pole karne. I mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Trzeci mecz grupowy na półmetku. Jak na razie wynik remisowy. Kibice z pewnością liczą na to. Gwizdek sędziego, zaczęli. Piłka już w grze. Ostatnia połowa fazy grupowej dla tych drużyn. Ostatnie rozstrzygnięcia. Artur Jędrzejczyk. Kamil Grosicki. Blisko pole karne. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Kapitalne przejęcie przez Błaszczykowskiego.
Arkadiusz Milik dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Okazaki. Teraz Japonia w ofensywie. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę, koniec tej akcji. Kamil Gosicki. Kamil Glik. Pazdan. Piotr Zieliński. No, prawie, ale nie opanował piłki. Yoshida. Sakai. Blisko już do bramki. Nagatomo. Ale świetnie przejmuje to Błaszczykowski. Wojciech Szczęsny. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Odrzut rożnego, Japonia. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Reprezentacja Japonii wznowi wrzutem z autu. Yoshida, Shinji Kagawa. Niestety stracił piłkę. Milik. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Grosicki. Będzie strzelał. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Piotr Zieliński. Groźnie, ale zdążyli na czas. Milik. Piszczek. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze, Błaszczykowski rozciąga grę. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Buto. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Podłączają się inni zawodnicy. Japończycy rozpoczną z narożnika boiska. Mamy zmianę dwóch zawodników. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Piłka wybita z pola karnego. Artur Jędrzejczyk. Kamil Glik. Piszczek. Zieliński. Asebe. Kamil Gosicki. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Popatrzmy, atakuje reprezentacja Japonii. Inui. Centra na blisz. Za silne, za głębokie dośrodkowanie, spokojnie przejęte przez bramkarza. Kamil Gosicki. Honda. Już naprawdę niewiele do końca, tylko 5 minut i wciąż remis. Shinji Kagawa. Może stąd strzelać! A nie ma bramki! Honda. Niewiele brakowało. Taki dość kąśliwy strzał mógł zagrozić bramce, gdyby tylko był nieco dokładniejszy.
Coraz mniej czasu, ale i coraz większe luki w obronie, a to rodzi okazje strzeleckie. Linetti. Kamil Gorzycki. Artur Jędrzejczyk. Linetti. Kamil Gosicki. I w ataku reprezentacja Polski. Mamy strzał, co obejmą prowadzenie. Sędzia odgwizduje koniec meczu. Kończy się on remisem. To był bardzo wyrównany mecz. To prawda, żadna ze stron nie miała zdecydowanej przewagi i wynik dobrze to odzwierciedla. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego? Niespecjalnie mu dzisiaj poszło. Nie wpisał się na listę strzelców tego remisowego spotkania, choć był blisko.